Rozdział 8. Awantura zaczęła się od tego, że pani Nina zmieniła suknię wieczorem na bardziej szykowną i że dłużej niż zwykle układała przed lustrem włosy. Kasia dość miała zmysłu obserwacyjnego, by to spostrzec. Szkoda, powiedziała lekko, że nie nałożyłaś toalety balowej. Kasiu, co? Twoja uszczypliwość jest zupełnie nie na miejscu. Więc po co się przebrałaś? Z nieukrywaną ironią zapytała Kasia. Przebrałam się bez powodu, od tak sobie. Dawno tej sukni nie nosiłam. Wiesz dobrze, że w niej wyglądasz ślicznie, wybuchnęła Kasia. Wiem, odparła z uśmiechem Nina i obrzuciła Kasię powłóczystym spojrzeniem. Nino! Nina uśmiechała się wciąż. Nino, przestań! Rzuciła książkę, którą przed chwilą czytała i zaczęła chodzić po pokoju. Wtem zatrzymała się przed Niną i wyrzuciła z siebie. Gardzę, rozumiesz? Gardzę kobietami, które dla przypodobania się mężczyźnie robią z siebie... Szukała mocnego epitetu. Robią z siebie kokotki, wypaliła. Nina zbladła. Kasiu, obrażasz mnie. Kobieta przymilająca się mężczyźnie robi na mnie wrażenie... Daruj, ale będę szczera. Suki. Tak, suki. Oczy Niny zapełniły się łzami. Przez chwilę patrzyła na Kasię szeroko rozwartymi źrenicami, później ukryła głowę w ramionach i zaczęła płakać. Szloch unosił nierównym rytmem jej łopatki. Skóra na karku zaróżowiła się. Kasia zaciskała piąstki. Była jednak zbyt wzburzona, by mogła się pohamować. Może zaprzeczysz? Wołała. Może zaprzeczysz, że dziś od południa, odkąd przyszła depesza, zmienił ci się nastrój? Może zaprzeczysz, że przebrałaś się dla dyzmy? Że teraz od godziny mizdrzysz się przed lustrem, żeby go oczarować? Boże, Boże! Szlochała Nina. Brzydzę się, tym rozumiesz? Nina zerwała się z krzesła.